Stoicyzm to jest właśnie sztuka znajdowania radości i budowania tego zamku tylko u siebie. Stoicyzm jest radością ze sprawczości, z tego co chcemy i możemy zrobić w tych sprawach, które realnie są nasze i które realnie od nas zależą. Cześć, tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj jeszcze raz odpowiadam na Wasze pytania. Kończymy ten blok QA, bo parę ich było. Dzisiaj trzy segmenty tematyczne, czy trzy typy pytań, jakie stawiacie, więc na nie krok po kroku odpowiem. Religia, radość i trochę mojej własnej historii. Zapraszam. A jeszcze bardziej zapraszam do kalendarza stoickiego, który jest już na 2025 rok. Dostępny. Śliczny, zielony, mądry, nic tylko brać i korzystać. Kalendarzstoicki.pl polecam mocno, zwłaszcza, że tylko już do 15 października, premierowa cena, można go złapać najkorzystniej i najsprawniej. Dobra, a teraz przejdźmy już do dzisiejszego tematu, czyli do pytań. Pierwsze pytanie. Hasłowo ono przynależy do takiego porządku tematycznego, czy do takiego bloku tematycznego o nazwie Stoicyzm a Religia, bo w różnych wersjach ono się pojawia, w różnych wersjach to pytanie zadajecie i z różnych też pozycji, o czym zaraz będę mówił. I chciałbym Cię do tego wszystkiego odnieść. Generalnie te różne odcienie hmm, pytania o stoicyzm i religię no są takie, że jak się ma jedno do drugiego, jak się ma stoicyzm do religii, czy stoicyzm jest może sam religią, czy on się sprawdza dla ludzi religijnych, czy niereligijnych i jak to w ogóle działa. No więc właśnie, pierwsza rzecz, którą widać w tych pytaniach już was, waszych, no jest taka, że stoicyzm. Działa zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących. Trochę jak ta anegdota, może od razu na początek. Niels Bohr bodajże miał nad, fizyk atomowy z początku XX wieku, miał nad drzwiami gabinetu podkowe. I ktoś go zapytał, czy to on, jakby, no jest fizykiem, no to jakie to tam przesądy, no to przecież. Czy, czy, czy w ogóle on wierzy w coś takiego i na to Bor ponoć odpowiedział, że, prze, że, że to działa ponoć nawet dla niewierzących, tak, w te przesądy. Więc tutaj trochę analogicznie, niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, niewierzący, religijni czy niereligijni, stoicyzm działa i stoicyzm nam mega pomaga. I to nie jest moje jakby stanowisko tutaj, tylko to jest fakt empiryczny, to znaczy ja widzę po tych waszych pytaniach, widzę, obracając się w tym stoickim świecie, że te pytania... I do stoicyzmu są przyciągani ludzie właśnie zarówno religijni, jak i niereligijni. To jest absolutnie tutaj różnorodne. Absolutnie jest możliwe, że dla osoby religijnej stoicyzm może być i często jest właśnie takim uzupełnieniem tej postawy religijnej, takim zagospodarowaniem tego wymiaru, niejako bardziej. Tożsamościowego czy praktycznego, czy takiego wymiaru sprawczości w codziennym życiu, z kolei dla osoby niereligijnej będzie to zagospodarowanie czegoś więcej takiej przestrzeni już też metafizycznej. Ja się posługuję często tutaj taką, w tym temacie często posługuję się taką metaforą. Że w świecie zachodnim, cokolwiek to pojęcie zachodu dzisiaj jeszcze oznacza, w świecie zachodnim mamy do czynienia z falą, jak to się ładnie mówi, sekularyzacji. To znaczy, że w perspektywie ostatnich na pewno, w zasadzie można powiedzieć, że w różnych perspektywach, i kilkuset lat, i kilkudziesięciu, i kilkunastu lat, myślenie religijne odpływa trochę. Nie jakoś mega szybko, zwłaszcza w takim kraju jak Polska nie dzieje się to szybko, natomiast jest to zauważalne. Tak? Coraz bardziej rośnie odsetek ludzi, którym to myślenie religijne. Najlepiej chyba powiedzieć nie wystarcza, bo nie chodzi tutaj o jakiś antyklerykałów czy jakichś takich wojujących ateistów koniecznie, tylko właśnie o to, że często jest tak, że ludziom po prostu ten typ odpowiedzi czy ten typ rozmowy o sprawach metafizycznych, który religia oferuje, no właśnie nie do końca już wystarcza. I to jest fakt empiryczny, tak? Widać, że mówiąc. Konkretnym przykładem, no, że widać, że z dekady na dekadę coraz mniej dzieci chodzi na religię w szkołach. To jest fakt. Natomiast z mojej perspektywy jest też faktem, że metafizyczne potrzeby człowieka no, są czymś niezbywalnym, tak? są czymś, co jest po prostu w naszej naturze jakoś zapisane i to, że one nie są zagospodarowane religijnie. To nie znaczy, że znikają. Przeciwnie, właśnie domagają się odpowiedzi. I tutaj jest ta metafora, z której czasem korzystam, że to jest trochę jak taka fala, która trochę się cofa po piasku i odsłania jakieś tam kamienie, rafy czy rzeczy, które pod powierzchnią wody były. I to są właśnie te potrzeby metafizyczne, które jeżeli religia nam trochę się zmniejsza swoje oddziaływanie, no to te potrzeby religijne. No zostają niezaspokojone i domagają się zaspokojenia, i jedną z dróg na to jest właśnie stoicyzm, tak? I dlatego stoicyzm świetnie może działać również dla osób niereligijnych. Natomiast z drugiej strony no, stoicyzm ma też bardzo długą historię, czy wręcz to jest w tradycji stoickiej no właśnie godzenie się, z, czy jakby współfunkcjonowanie z religią, ten ruch neostoicyzmu, ten w renesansie w wieku XVI, no to był ruch, właśnie, dla którego charakterystyczne było udowadnianie wręcz tego, że stoicyzm może być z chrześcijańską religią, w tym konkretnym wypadku, jak najbardziej gładko połączony. To oczywiście wynikało z okoliczności historycznych, niemniej no była taka filozoficzna postawa, i to jak najbardziej jest ten nurt stoicki wpisane. Anegdota numer dwa dzisiaj będzie taka, że w Hiszpanii, bo Seneka, ten nasz Seneka stoik był, no trudno powiedzieć, że był Hiszpanem, bo nie było jakby Hiszpanii w dzisiejszym rozumieniu w tamtych czasach, natomiast no, był z Półwyspu Iberyjskiego i jeszcze w XIX wieku zdarzały się to były chyba procesje czy żłobki na Boże Narodzenie, w które, które przedstawiały Senekę po prostu jako świętego. tak? Był po prostu w Hiszpanii, tak? jako taki lokalny święty, był schrystianizowany, co pokazuje też w jakimś tam sensie, że te tradycje jak najbardziej się mogą łączyć. I nawet jakby jeszcze głębiej patrząc, no bo dowód anegdotyczny z Seneki w aureolce to jest no, dowodem anegdotycznym, natomiast na głębszym poziomie. No stoicyzm i w szczególności pewnie ten stoicyzm reformowany, o którym ja opowiadam, no on jest, jakby w praktyce on się okazuje dość elastyczny, w tym sensie, że się go, może godzić z różnymi światopoglądami. I dzieje się tak niejako dlatego, że stoicyzm no poniekąd właśnie nie jest sam z siebie światopoglądem. On może Funkcjonować w różnych układach i konfiguracjach światopoglądowych, bo sam no, nie jest czymś światopoglądowym. Jest jakby funkcjonuje w innym wymiarze. Zagospodarowuje, tak jak powiedziałem, trochę inną przestrzeń, i tą przestrzeń jakby po prostu budujemy czy wykuwamy w sobie po stoicku. No i to ja robię w podcaście, w tym podcaście w moich książkach. Ta przestrzeń uważam, no jest każdemu człowiekowi potrzebna, religijnym, niereligijnym, no wszystkim nam. Ta przestrzeń, w której no, musimy radzić sobie sami ze sobą, ze światem, z problemami, wyzwaniami itd. i tak dalej. Tak. Więc jakby w tym sensie stoicyzm, no powiedziałem, nie jest światopoglądem, ale też no, powiedzmy to wprost nie jest religią, no, nie jest religią w tym potocznym znaczeniu, bo stoicyzm no, nie opiera się na wierze, a tylko opiera się na. Rozumie, bo opiera się na nauce. Nie ma w stoicyzmie prawd wiary, nie ma objawienia w tym znaczeniu, w jakim funkcjonuje na przykład w chrześcijaństwie. I w stoicyzmie też nie skupiamy się na pomocy eschatologicznej, której może nam udzielić jakieś bóstwo, jakiś pierwiastek zewnętrzny, tylko skupiamy się na tym, co możemy zrobić sami dla siebie tu i teraz, w tym życiu, które mamy na płaszczyźnie moralnej. I nie tylko. Jak się na to w ten sposób spojrzy, no to widać, mam wrażenie fajnie, że to się może dobrze uzupełniać. I co nawet dla mnie jest pewnym zaskoczeniem, tak jak gładko to funkcjonuje. Że zarówno dla osób religijnych, jak i niereligijnych. I anegdota numer trzy, znaczy anegdota, to jest bardzo ładny cytat z Williama Irwajna, takiego amerykańskiego stoika. On gdzieś ładnie napisał, że od razu zdradzę, jakby od razu ściśle, zanim to powiem, to nie jest jakby stuprocentowo trafne, dlatego, że religia zajmuje się też jak najbardziej życiem tutaj doczesnym, nie tylko tym pozagrobowym. Niemniej, zwłaszcza w języku angielskim, to ładny z tak taki szlagwort, że i Irwań napisał, że no różnica polega na tym, że religia zajmuje się the afterlife, czyli no życiem wiecznym, życiem pozagrobowym, natomiast stoicyzm zajmuje się this life, tak? tym życiem, które mamy tu i teraz w świecie no właśnie ziemskim, doczesnym. A to angielskie słówko... Bardzo ładne, właśnie afterlife, takie życie, no to życie późniejsze, to życie, które będzie ponoć później po śmierci. No właśnie tym stoicyzm, i zwróćcie uwagę, że w żadnym z odcinków tego podcastu, no o tym nie mówiłem, bo stoicyzm się tym nie zajmuje. Stoicyzm z definicji zajmuje się tym, co jest nam dostępne tutaj w tym życiu, które mamy na Ziemi, no bo to jest to jedyne życie, które. Kontrolujemy tego życia, które być może będzie po śmierci, a być może go nie będzie, no nie kontrolujemy na żadnym poziomie, włącznie z tym, że go być może jednak wcale nie będzie, tak? Więc dlatego stoicy oczywiście radzą skupić się na tym życiu, które jest tu i teraz, co przypomina mi nawiasem, że jeżeli nic się w kalendarzu nie wykrzaczy, to już za trzy tygodnie będzie pierwszy odcinek tego podcastu z gościem, a konkretnie z gościnią, a konkretnie ze świecką mistrzynią, celebrantką ceremonii pogrzebowych, więc jeżeli macie jakieś pytania do niej, które chcielibyście, żebym zadał, to walcie śmiało w komentarzach. Dobra, to był pierwsze pytanie, czy pierwszy taki parasol z pytaniami. Drugie pytanie, na które chciałem dzisiaj odpowiedzieć, znów w różnych wersjach dociera, w różnych wersjach je zadajecie, ale generalnie brzmi ono mniej więcej tak. Jakie jest miejsce na radość, czy jakby, gdzie jest miejsce na radość w stoicyzmie i czy w ogóle jest miejsce na radość w stoicyzmie? I rozwinięcie pewnie byłoby takie, że no, stoicyzm często właśnie skojarzony z takimi wyzwaniami, radzeniem sobie z trudnościami, przeciwnościami itd. itd. I wyczuwam w tych Waszych pytaniach takie trochę no, wątpliwość, czy to nie jest jakieś takie smutne, ciężkie, trochę poważne, tak? jakby nadmiernie takie poważne. Gdzie tu w zasadzie jest miejsce na. Radość życia. I to jest super pytanie. O tym jeszcze nie mieliśmy chyba okazji rozmawiać. Oczywiście moja odpowiedź jest taka, że jak najbardziej jest miejsce na radość i taki fundamentalny optymizm w stoicyzmie. Co więcej, ja tu przejdę właśnie do ataku i powiem, że to właśnie stoicyzm daje taką najgłębszą, najzdrowszą radość z życia najzdrowszą i najgłębszą, jak się tylko da taką opartą na najbardziej sensownych podstawach. Bo wiecie, tutaj słowo radość, no jakby termin, luźny termin, no radości, przyjemności i jakby satysfakcje w życiu są różne, tak? Można poczuć nagły przypływ euforii, wypijając setkę wódki, no tylko, że to jest no wiecie, taka frajda, czy przyjemność, no fundamentalnie powierzchowna, Fundamentalnie ulotna i chwilowa. Ona nie tylko potrwa dość krótko, ale też jakby wygeneruje same problemy. Tak? To nie jest tak, że wygeneruje narastającą radość, tylko będzie tam nam fajnie zakręcić się w głowie przez ileś tam czasu. Nie piję alkoholu już tak dawno, że nawet nie pamiętam jak długo, natomiast później przełoży się na problemy. Będzie Kac. Będzie alkoholizm, jeżeli się w to za zanadto wkręcimy itd., tak itd. Tak A przede wszystkim, no właśnie przyjemność z wypicia setki wódki, no to jest sztuczne, to jest sztuczna frajda, sztuczny fan. i dlatego właśnie jest takie podstępne i dlatego jest takie groźne dla osób, które mają skłonność do ulegania uzależnieniom. To nie jest dygresja, to jest stricte odpowiedź na pytanie. Zobaczycie, że to się łączy w pewną całość. Jeszcze raz, ta wódka wypiłem sobie setka, czy coś tam sobie jakąś inną, tanią, sztuczną radość kupiłem. No To działa na tej zasadzie, że jestem zmęczony, smutny, coś tam się niedobrego dzieje. No i zobaczcie, zamiast realnie i zdrowo coś z tym zrobić, pyk, wypiłem sobie wódeczkę, tą słynną małpkę, czy nie wiem, poskrolowałem sobie Instagrama, czy jakąś taką inną główną przyjemność sobie za przeproszeniem albo i bez przeproszenia zapewniłem. No i to daje jakoś tę mikro, mikro pato radość na chwilkę, tylko że ona jest sztuczna, ona nie jest moja, tak tutaj, żeby się poczuć lepiej, korzystam z jakiejś zewnętrznej protezy, z jakiegoś wspomagania zewnętrznego, buduję ten zamek, zamek mojego samopoczucia, zamek mojego, mojej satysfakcji z życia, buduję go, no nie tylko na piasku, ale na nieswoim piasku, tak, bo korzystam z zewnętrznych narzędzi, a stoicyzm to jest właśnie sztuka znajdowania radości i budowania tego zamku tylko u siebie. Stoicyzm jest radością ze sprawczości, z tego, co chcemy i możemy zrobić, w tych sprawach, które realnie są nasze i które realnie od nas zależą. Jest radością z takiego zawężenia pola naszej uwagi do tego, co jest realnie ważne i realnie od nas zależy. I to jest właśnie realnie konstruktywna postawa. To jest ta satysfakcja w życiu stoika. Co więcej, to jest w ogóle najgłębsza możliwa satysfakcja, jaką można w życiu mieć. I ona jest stricte nasza, tak? bo ona się opiera nie na tym, że ja sobie popatrzyłem na Instagrama, wypiłem setkę, czy co, cokolwiek zewnętrznego, tylko właśnie ona się opiera na pewnym akcie poznawczym, tak, na pewnym Ujęciu rozumowym rzeczywistości, że no tak, to ode mnie zależy, to nie zależy, skupiam się na tym. Radość ze sprawczości, tam gdzie ją realnie mamy, i radość ze znalezienia tej sprawczości. Tak, tak bym to określił. Stoicyzm to jest właśnie takie radosne korzystanie z własnej sprawczości. I to są oczywiście, zwróćcie uwagę, no oczywiście antypody takiej radości czy przyjemności z życia potocznej, że coś tam się napatoczyło, czy przypadkowo udało, czy że. Że sobie wypiłem tą małpkę czy innego alkomusa. Stoicyzm jakby mówi o czymś zupełnie innym, o czymś zupełnie, jakby nieporównanie bardziej fundamentalnym. I wiecie, to jest fajnie, jak się coś mi w zewnętrznym życiu napatoczy, coś tam przyjemnego się wydarzy. Nie wiem, jak wygram los na loterii, czy nawet jeżeli tam pójdę ze znajomymi i sobie wypijemy te 100 gramów wódki, to no nie ja osobiście, jak ktoś nie jest alkoholikiem, no to sobie może tam sprawić taką przyjemność. No fajnie, ale to jest zewnętrzne, to jest jakby poboczne, to nie jest rdzeń, to nie jest sens życia, to nie jest ta Podstawa i postawa główna, na której powinniśmy budować. To są jakieś takie codzienne, zewnętrzne, potoczne przyjemności, a główna radość i sens życia to jest nasza własna sprawczość i to, jak z niej korzystamy. W tym też sensie stoicyzm jest fundamentalnie właśnie pozytywną, konstruktywną i optymistyczną filozofią. Optymistyczną w tym sensie, że stoicyzm wierzy, czy stoicyzm pokazuje, w jaki, gdzie jest miejsce na tą sprawczość, na właśnie konstruktywne i twórcze życie, bez oglądania się na te sprawy zewnętrzne, czy na te okoliczności, które no wyznaczają nam parametry naszego życia, ale nie one definiują naszą sprawczość, tylko sobie trzeba to odpowiednio w głowie właśnie w ten sposób ustawić, to jest treścią podcastu, to jest treścią tych moich stoickich opowieści. A takie potoczne radości, zwykłe radości, no mogą być, okej, okay, no są po prostu czymś zewnętrznym. Stoicyzm wbrew pozorom może, to nie jest asceza, czy to nie jest tylko asceza. W stoicyzmie te wszystkie rzeczy, jakieś tam właśnie setki, wódki ze znajomymi, czy patrzenie na Instagrama, czy jakieś takie drobne przyjemności życia, to jak najbardziej mogą być, tylko one po prostu nie mają aż takiego dużego znaczenia. One nie są celem samym w sobie. Jakby stoicyzm skupia się na tym, co nas rozwija, co nas buduje, co jest jakby naszą podstawą, naszą główną treścią, tak? A te jakieś drobne przyjemności, one są po prostu po prostu na zewnątrz i to nie znaczy, że my mamy ich unikać, no absolutnie. One jako takie naddatki, jakieś boczne rzeczy, urozmaicenia jak najbardziej mogą, yy, mogą być, tak? I jako osoba, która lubi te długie marsze, wycieczki terenowe i tak dalej, taką metaforę z tego zakresu trochę Wam. To będzie, myślę, czytelne dla każdego, kto jakoś tam coś ze sportem miał wspólnego. Przynajmniej zakładam, że w liceum wszyscy wszyscy mieliście, że zobaczcie, jedna i ta sama przyjemność, czyli nie wiem, zjedzenie dobrego ciacha i popicie go piwem, w moim wypadku bezalkoholowym, oczywiście, no, to są dwie zupełnie różne rzeczy. tak? Jeżeli nasze życie się z tego składa, jeżeli ja się odżywiam tymi ciastami i opijam piwem no to, to nie jest zdrowe, to jest dziwne, jakby budowanie w ogóle naszego życia wokół tego, jako głównej treści diety w sensie fizycznym i też metaforycznie, no to jest jakaś patologia, tak, będę no, gruby, jakby cukier będę miał po prostu w kosmosie i w ogóle to no, no, no nie da się w ten sposób odżywiać. Ale z drugiej strony, jak cały dzień maszeruję po górach i wieczorem przychodzimy do schroniska i wjeżdża schabowy, i wjeżdża jakieś dobre ciasteczko, i powiedzmy nawet to piwo, jeszcze raz, w moim wypadku bezalkoholowe, no to to ma jakby zupełnie inny status, tak? To jakby w takich wypadkach też. No, ja wyraźnie czuję, że to jest takie coś innego, coś właśnie coś takiego zewnętrznego, tak, że zrobiłem tą główną robotę, nachodziliśmy się po tych górach, było fajnie, jakby jest metafizyka, jest moc, jest fajnie, no i na koniec właśnie zjemy sobie po dobrej tam szarlotce, to to czuć w pewnym sensie, że to jest takie, takie zewnętrzne, tak? że to jest jakoś drugorzędne i taka jest właśnie, te takie codzienne, zwykłe przyjemności, no mają właśnie ten status w stoicyzmie. one no są jakby fajnie, okej, okay, ale no nie one są główną treścią naszego życia. Jeżeli gonienie za tego typu przyjemnościami, czyli opychanie się ciastkami, uczynimy główną treścią naszego życia, no to będziemy mieli problemy, tak? bo nie tak życie powinno być skonstruowane. Co prowadzi nas płynnie, a przynajmniej w miarę płynnie, do trzeciego pytania, które ciągle też wraca, mianowicie jak na mnie osobiście ten stoicyzm wpłynął, czy jakby. Jak ja swoje życie konstruowałem według stoików? I to jest y, oczywiście fajne pytanie. Z przyjemnością na nie odpowiem. Jest ono też trudne, dlatego że ja poniekąd cały czas na nie na różne sposoby odpowiadam. Cały mój podcast. W zasadzie i moje książki no są opowieścią o tym, że stoicyzm fundamentalnie mnie ukształtował i ulepił mnie jako tego człowieka, którym jestem. Czy jeszcze inaczej mówiąc, dał mi platformę do zmiany siebie i takiego ustawienia wszystkich procesów, wszystkiego, co robię. Natomiast, tak zastanawiając się właśnie nad tym, co jeszcze mogę tu dodać, czego nie mówiłem, bo, bo, bo dużo już wspominałem o tym, takich prywatnych rzeczy, też trzymając się przykładów, na przykład, jak mam ten, ten alkohol. No to zobaczcie, stoicyzm oczywiście jak powiem, że dzięki stoicyzmowi no, nauczyłem się nie pić alkoholu i tak dalej, że on mi bardzo w tym pomógł, no okej, okay. natomiast tutaj nie tylko chodzi o takie szczegóły, jak to zrobić, że rzeczy zależne, niezależne, pierwszy krok AA, że tam utraciliśmy kontrolę i tak dalej, tyleż chodzi o sprawy właśnie takie już w tym sensie techniczne, jak to zrobić, tylko... Na jakimś takim głębszym poziomie, jak o tym myśleć? Czyli jakby gdzie w sobie, może w ten sposób, gdzie w sobie znaleźć czy zbudować taką przestrzeń, w której mogę myśleć o alkoholu, czy w ogóle szerzej o sobie samym, po swojemu, w sposób niezależny fundamentalnie od tego, co myślą inni teraz na poziom taki barowy, przeskakując, no można by powiedzieć na takim, w takiej gołej dosłowności, no, że stoicyzm no, nauczył mnie w jakiś sposób odmawiać, jak ludzie mówią, czy się ze mną nie napijesz i tam Piotrek jesteś niefajny, jak już nie chcesz z nami pić alkoholu, no to właśnie Trochę o to chodzi, także mówiąc głębszym językiem, stoicyzm jakby wzmocnił mnie na tyle, czy tyle, na tyle dał mi pewności siebie, że właśnie pozwolił być na tyle autonomicznym, żeby wierzyć, jakby no w wersji takiej praktycznej, no, żeby odmawiać tym ludziom, a w wersji właśnie zasadniczej, yy, żeby bardziej wierzyć w swoją ścieżkę, tak, w to, że ja mogę i potrafię po swojemu, i że nie muszę swojej drogi jakby przykrawać do tego. Co oczekują ode mnie inni. Tak jakby dał mi to przestrzeń, żeby zbudować siebie na nowo i zbudować siebie po swojemu. Jeszcze inny przykład, może zaskakujący, będzie taki, że moje jakieś tam sprawy związane z uczeniem się angielskiego to zabrzmi absurdalnie. Oczywiście, jeżeli powiem, że dzięki stoicyzmowi nauczyłem się mówić po angielsku, bo to nie było tak. Natomiast jest jak najbardziej prawdą, że właśnie dzięki stoicyzmowi, że wiecie, no, nauka języka, no to jest heblowanie stołu, to jest tylko i wyłącznie regularność, powtarzanie, tu nie ma drogi na skróty, no chyba, że ktoś jest jakiś tam dwujęzyczny, no ale to wtedy się nie musi uczyć języka. Więc nauka języka, no to jest po prostu żelazna praktyka, konsekwencja i tyle. I to jakby właśnie stoicyzm mi jakby pokazał, no poniekąd, jaki jest sens takich codziennych ćwiczeń, czym one właściwie są, jakby jak o nich myśleć, jaki jest ich status w życiu. I to jest coś właśnie też, co mnie bardzo ugruntowało, jeśli chodzi o język angielski, ale też inne sprawy, tak, właśnie czym jest ta codzienna praktyka. No ja mam to fundamentalnie ustawione po Stoicku, a z jeszcze innej strony i tak zupełnie na koniec, tak zupełnie osobiście, bo właśnie takie były pytania, w których wyczuwałem trochę że więcej, żebym powiedział takiego personal story, to jeszcze coś takiego powiem na koniec, że ja jestem takim człowiekiem, nie wiem jak to powiedzieć, mam takie trochę duchowe ADHD. Znaczy normalne ADHD pewnie też, wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o takie, nie wiem, metafizyczne trochę obcowanie z rzeczywistością, taki, taki toksycznie źle rozumiany panteizm. Jakby coś takiego charakterologicznie mam, tak? Że mam jakąś taką skłonność do myślenia, że no nie tylko wszystkie wymiary i aspekty, perspektywy w świecie są ciekawe, ale też w jakimś sensie, że ja jestem za nie... Uwaga, teraz będzie skok, że, że jestem za nie tak odpowiedzialny, tak? Że, że jestem odpowiedzialny za ten przysłowiowy głód w Afryce i takie tysiąc innych codziennych organizacyjnych spraw, że ja powinienem je doglądać, pilnować, żeby jakby każdemu było miło, żeby każdy był zaopiekowany i tak dalej, i tak dalej. Tak, jakby takie branie na siebie za dużo nie tylko w sensie obowiązków zawodowych, znaczy też w sensie oczywiście obowiązków zawodowych, oczywiście, natomiast też takim właśnie trudnym do uchwycenia jakimś takim egzystencjalnym sensie, że mam wrażenie, że, że zawsze miałem tak, że miałem takie poczucie jakby odpowiedzialności za te wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła mnie, jakby, że, że, że za wszystkie rzeczy, których jestem świadomy, czy które widzę, że ja jestem odpowiedzialny, jakoś tak, takie dziwne poczucie zawsze było we mnie. I, I że ja muszę w każdą rzecz, w każdy temat, który w ogóle jest gdzieś tam w polu mojej uwagi, jakoś tak się zaangażować, tak szczerze, autentycznie i, i stuprocentowo, i że jestem odpowiedzialny za te, za te sprawy. I to, to, to oczywiście jest w pewnym sensie dobra rzecz, bo ona, no, jeżeli mamy coś takiego, no to generalnie czyni nas fajnymi ludźmi. Natomiast nie jest to dobre w przesadzie. Przesada nadmiar tego, no staje się rzeczą toksyczną, prowadzi do, do wypalenia i mam wrażenie, że dzięki stoicyzmowi właśnie, na takim jakimś intymnym, prywatnym poziomie, jakoś tak uczę się poskramiać tę swoją tę swoją skłonność, tak, że tak powiem, ten boski ogień, mówiąc stoickim językiem, tak uczę się zawężać do tego, na czym mi naprawdę powinno zależeć, i do tego, na co mam wpływ. I to jest oczywiście to, o, o co dokładnie stoikom chodziło, tak, że, żeby te, żeby jakby zrozumieć, że to, co my możemy dać światu, dzieje się nie poprzez właśnie jakieś takie odniesienie do całości i próbę panowania nad wszystkim, ale właśnie. No poprzez zadbanie możliwie najlepiej o ten nasz własny kawałek, że to na nim się musimy skupić. I to mi nie wychodzi ciągle jeszcze, ale, ale uczę się, tak? Myślę, że tutaj po prostu się jestem, jestem w procesie, jestem, uczę się, żeby te sprawy, które są poza mną, te sprawy, które należy pozostawić własnemu losowi, żeby zostawiać własnemu losowi. To w moim tekście, który wisi na stronie, to się chyba nazywało głęboki szabat, czy weekend, czyli głęboki szabat, sztuka odpoczynku, coś takiego tam pisze o tym, że właśnie taka wyprawa jednodniowa czy wyłączenie telefonu na weekend służy właśnie takiemu głębokiemu resetowi, takiemu przypomnieniu sobie, że świat się nie rozpadnie bez nas. I to, to, to jest właśnie to, tak właśnie dzięki stoicyzmowi ja się tego, ja się tego uczę, tak, że pewne sprawy mogę. Odpuścić w sensie takim praktycznym, ale też jakoś metafizycznym. Jest takie też ładne przysłowie, że nie musisz być we wszystko zaangażowany, czasami trzeba nie podnosić rękawicy, nie podnosić tematu i po prostu patrzeć, jak ten czy inny statek sobie tonie. I to jest być może paradoksalne, tak? bo oczywiście chodzi o to, żeby nasz własny statek nie tonął i płynął ładnie pod pełnymi żaglami, no ale to wymaga takiego uczciwego i zdrowego wycofania się z niektórych innych tematów i właśnie patrzenia jak inne sprawy są zostawiane swojemu losowi tam gdzie my i tak nie możemy nic z tym zrobić i to jest właśnie Uzupełnienie, czy taka druga strona medalu do tego, od czego zacząłem, do tego, do tego, co mówiłem w poprzednim pytaniu. Że działanie, konstruktywność, tak, jak najbardziej, ale to wymaga tego, żeby skupić się na tym naszym statku, a nie doglądać wszystkich statków na świecie. Dobra, za dużo tych metafor, mam nadzieję, że jakoś to się udało. Przekazać, patrzę na zegarek, nie wiem czy to nie będzie jakiś krótszy odcinek, trochę niż zwykle, ale tym samym kończymy ten cykl pytań i odpowiedzi. Za tydzień będzie zupełnie inny temat, myślę, bardzo fajny i bardzo ważny taki trochę egzystencjalny, a trochę też polityczny a przede wszystkim, jeżeli faktycznie to po montażu będzie krótsze niż zwykle, to nadrobimy, bo jeżeli przypominam, jeżeli los pozwoli i nic się nie wykrzaczy, to już za trzy tygodnie będzie pierwszy gość w tym podcaście. Mamy studio zarezerwowane na chyba dwie pół godziny, więc się nagadamy, będzie czego słuchać. Zostawcie suba i followujcie, żeby nie przegapić. I oczywiście nie przegapcie do 15 października kalendarzstoicki.pl w najlepszej cenie. Polecam mega serdecznie. Dobrego tygodnia życzę. Słyszymy się za tydzień.